Cześć, siemanko. Siema, załoga. Słuchajcie, my już dawno pewnie nie nagrywaliśmy wspólnie jakiegoś tam filmu, materiału. Dzisiaj zakupy w Growę. Spontan? Spontanicznie. Znowu spontan, słuchajcie, ja dzisiaj akurat no nie mam żadnych tam gadżetów ze sobą. To był taki w sumie spontan, że no nie przygotowałem się, gdzieś tam było dykać ominięcie tematu. Maciek gdzieś tam przywiózł swoje fanty. Ja jakoś no, nie miałem z tym po drodze, tak? Późno z pracy wróciłem, także nie miałem nawet czasu się przygotować. No ja tylko zadzwoniłem, szybkie tam jakaś konwersacja i przyjechałem. Przyjechałeś, no i... Z reklamówką gadżetów i tyle. Luknijmy co w sumie co kupiłeś, bo ja sam jestem ciekaw, co tam sobie wyrwałeś, nie? A gdzieś tam moje zakupy to albo sam po prostu gdzieś tam nagram, wrzucę, chwilę znajdę czasu, a jak nie, to tam gdzieś kolejnym razem się spikniemy. Jasne. Już gdzieś tam na kwadracie i zrobimy nagrywkę winnych, tam większych, prawda? Zakupów. Tak. Słuchajcie, nazbierało mi się tyle gadżetów, że nie wiem, czy to w dwóch, trzech odcinkach się zmieści, nie? Dokładnie. Także na pewno nie będzie to jeden odcinku, bo no nie mam rady, to było za 3 godziny pokazywania, nie? No, ten odcinek będzie dosyć krótki, bo ja jakoś tam dużo nie nazbierałem w ciągu jakichś tam kilku miesięcy, tak? No bo ostatnio mało co kupuję, jakieś tam gry i tak dalej, jakieś tam sprzęty. No pomijając, wiadomo, te markety i tak dalej, bo to jest inna bajka. Ale sam tak dla siebie to ostatnio bardzo mało coś kupiłem, ale coś się uzbierało i dlatego chciałem wam tak samo pokazać, tak? Słuchaj, ja z tego, co w sumie najbardziej jestem zadowolony, z moich takich w sumie ostatnich zakupów, to są kontrolery od tej firmy Retro Fighters. Mhm. I brakuje mi słownie dwóch. Jeden od tego Mega Drive'a i Saturna, to w sumie tam są dwa te dongle, nie? Że możesz albo używać jako do Saturna albo do Mega Drive'a. Czy tam jest kabel z dwoma końcówkami, jakoś tak, a jeszcze mi brakuje do N64. A tak reszta, te Dreamcasty PS1, 2, GameCube, w sumie do Dreamcastu mam te dwa, nie? Także jest co pokazywać, nawet gdzieś tam możemy kiedyś sobie zrobić materiał o tych Joyach. Można. Kontrolerach. To jest mega sprawa, nie? Już nawet pomijamy to, że powiedzmy taki najnowszy, co w sumie sobie zakupiłem, to jest ten na oryginalnego Xboxa. Mhm. Gdzie nawet ten kontroler S do oryginalnego Xboxa, no nie jest najgorszy, ale co jest spoko, to że w tym nowym, tym Hunterze, on jest bezprzewodowy. Ma wibracje, jest bezprzewodowy. Wygodny. Gdzieś tam z tymi kredami się nie pałątasz, masz, on jest lżejszy, fajnie się trzyma w ręcach, no i słuchaj, zgranie. Ja po prostu się z tymi Joyami czuję, jakbym grał gdzieś tam w nowe konsole, rozumiesz? To jest zupełnie inny takie odczucie, wiesz, grania, nie? Dokładnie. No ale dobra, wracajmy do tematu. Słuchajcie, pierwsze co mogę wam pokazać, to jest Evercade. Konsolka taka, wiecie, przenośna, dosyć fajna sprawa. Ja, to drugi model jest tego, nie? Tak, ja posiadam, prawda, wersję stacjonarną VS, bardzo mi się podoba, mało czasu na granie, ale bardzo chętnie, prawda, zawsze zasiadam sobie do tego VS-a, jak znajdę czas. No i powiem wam, że miałem tego bezprzewodowego, tej przenośnej konsoli nie kupywać, miałem tego nie brać, ale się pokusiłem, prawda, kupiłem to i powiem wam, że jestem zadowolony, bo bardzo często sobie po prostu siądę na kanapie czy coś, albo sobie, wiecie, nie będę, prawda, sobie podłączał jakichś tam stacjonarnych konsol, odpalam sobie ten sprzęcik i gram z tych kadridży. Piwerko i sobie, wiesz, można działać, tak? Wiesz co, powiem ci tak, o, to nawet polska wersja, nie? Wiesz co, powiem ci, że ta pierwsza wersja gdzieś tam też się otrzymałem w ręcach i powiem ci, że dla mnie był taki tandetny plastik. W ogóle ja już gdzieś tam tą konsolę widziałem, gdzieś tam, czy ona w gamie była chyba, gdzieś tam w gablocie, jako, wiesz, do sprzedaży. Ale ja zawsze cały czas myślałem, że to jest po prostu gdzieś tam delikatny upgrade tego róbcia, co to był wcześniej, nie? No jak sam widzisz, nie? Tutaj. Słuchajcie, no jest. To ten Capcom to już tutaj wgrany, tak? Ten Capcom Collection. Tutaj Capcom jest wgrany w tą konsolkę. A oczywiście macie tu tam możliwość wkładania swoich kadridży, tak? Więc opowiem ci tak, wszystko jest fajnie. Wszystko super fajnie, ale to są kolejne w sumie kolejny sprzęt, gdzie po raz enty mamy te same gry, nie? No jest, no. Jeżeli macie gdzieś tam, nie wiem, dostęp do jakiegoś handhelda z tymi prosumulatorami, także to jest takie... To jest takie koło, że macie te same gry na 5 sprzętach, nie? No ale, słuchaj,
to na pewno jest, wiesz, spokojny motyw, gdzie sobie nawet idziesz w trasę na kocyk z jakąś tam z koleżanką się poopalać, tak? Koleżanka zasypia, a ty co robisz? Wyciągasz sprzęt i sobie łupiesz. Dokładnie. Tutaj też masz tą opcję, że możesz sobie ekran przerzucić, nie? Tak. I grać w taki sposób, nie? Aha, dlatego masz tutaj ten A i B. No to to jest spoko. To jest spoko, bo możemy bogać sobie właśnie vertical i już to sprawdzamy. Czekaj, gdzie tu się robi? Szybkie wyjście. Ty, no powiem ci, że nawet spoko, nie? Spoko. Dobra cena była, więc wiesz, zakupione zostało. Czy jakaś jest? Jest, no, dobra, no to jest. Masz na przykład. Tu jest, no i dobra, lecimy tutaj i tylko tak się później przekręca, tak? Nie, tam masz przycisk gdzieś tutaj, nie? No. No i teraz wiesz, tam tu masz. Ten tak, tak. Już no, masz. Jest. Dobra. Możesz podgłosić na. Na gdzie kredytowe? 8 blaszek. Ale myślałem, że tak ekran się nie rozciąga. No chyba, że jest w ustawieniach ta opcja, nie wiem. No to akurat jest spoko, nie? Tak. Ja akurat lubię te nowsze 1940 i tamte edycje, nie? Bo w sumie ta 1942 to już nawet graficznie tak jest dosyć te stare, nie? Powiem ci, że ja już nie mam czasu grać w jakieś gry takiej, wiesz, gorszej jakości, po prostu jeżeli mam sobie zagrać, to coś, co, wiesz, spoko wygląda, nie? Mhm. No ale to jestem ja, wiesz, ktoś gdzieś tam inny, wiesz, ma inne podejście, nie? Ja mam mało czasu na granie, także ja sobie wolę zagrać coś konkretnego, nie? Ale jak widzisz, nie? To jest... Nie, no spoko, słuchaj, spoko. Ja powiem ci, że ja myślałem, że to ta kolejna konsolka, że to jakaś będzie Tandeta, nie? Mm-hmm. Znaczy Tandeta, w sensie no plastik, typowy Hinol, nie? Tak. Nie myślałem, że będzie typowy Hinol, ale mówię. No, także dobra, to spoko. Wezmę. Ale za to w ogóle zapłaciłeś? Kurde, cena zerwana. Tam chyba no 7 dych na pewno było. Aha. 7 dyszek na pewno było. No to jeszcze nie ma tragedii, nie? Tak. Dobra. Dobra, co tam mamy dalej? Co dalej? Jak już zaczęliśmy od Evercade'a, no to jeszcze dwa kadridże do tego, nie? Tą grę, co masz tutaj w rękach, to jest na NES-a też mam, posiadam tą wersję. Jest to jeden z takich nowszych gier, nie? Też składaneczka, nie? Tak. No i jakieś tutaj dodatki też dodali, nie? Tu mamy kupony. Kupony na masło z Baltony. I co, powiem ci, fajne kartridże, ale ja gdzieś tam... Że one są wadliwe jakieś. Wiesz co, ja nie jestem gdzieś tam, wiesz, specem od tego. Wiesz, nie chcę za bardzo gdzieś tam wywołać gówno burzy. Ale właśnie gdzieś tam czytałem, że niektóre... Nie wiem, czy to wszystkie, czy tam niektóre, że po prostu te kartridże gdzieś tam tracą, wiesz, tracą swoje zawartość, nie? Tak, że tutaj co, że tracą... Że po prostu, nie wiem, jakim to sposobem się dzieje, no ale w jakimś tam, nie wiem, jakimś tam cudem, jakimś tam, nie wiem, sposobem traci się zawartość tego kartridża, nie? Też to słyszałem. Tam się kasuje, wiesz, nie wiem, na jakie to dokładnie zasadzie działa, no, ale powiem ci, trochę bym się zbulwersował, bo... Dlatego dużo osób mówiło, że sobie zrzucają jakimś tam sposobem na kompa, nie? To na kompa zrzucasz, jak ty masz to na kompie, rozumiesz? To takie, no mówię, takie koło... Koło zataczasz, nie? Koło, no takie masło maślane. I tutaj kolejny, nie? Wiesz, jak kupujesz konsolę i te gry, no to spodziewasz się, że to ci, wiesz, że to będzie się, no będzie trwało, będzie się trzymać, nie? Nie, że ty teraz sobie, wiesz, całą kolekcję tych kartridży sobie zakupisz, wydasz siano, a za 5 lat się okaże, że ty pół z tego, ty, że sama, nie działa. Samo opakowanie. Masz grę widmo, rozumiesz? Mhm. No. Ale te arcade wersje, powiem ci, no spoko, ale ja bardziej też lubię, wiesz, o te zwykłe, nie? Oczywiście ja nie zbieram wszystkich, tylko te, które mnie interesują, nie? I co, jednak się czasem zastanawia mnie, że pewnie tak samo jak ja mam, tak samo pewnie i dużo, dużo osób, że, wiesz co, mi powoli te arcade'y to już tak się, wiesz,
już tego jest tak pełno wszędzie, gdzieś na każdym kroku, na każdym kanale, że już mi po prostu to nudzi, nie? Mhm. Wiesz, spoko sobie gdzieś tam wrócić, sobie pograć, ale żeby non stop to ciorać, to nudny temat, nie? Nudny temat. Dobra, tutaj coś nowszego, tak? No to powiem wam tak, ja bardzo lubię serię Far Cry. Far Cry'a. Tutaj weź, zobacz. Tu narządzimy Far Cry 6. Tak, lepiej wyglądać. Far Cry 6, aktualnie to też ogrywam. Jestem już tak naprawdę pod koniec samej gry. No i co, dobre czy nie? Mi się podoba. Mi się podoba, ale nie, na przykład ten Far Cry 3 najlepszy. A to się masz remaster, tak? Tak, to jest najlepszy Far Cry według mnie, na którego grałem, jeśli chodzi o gry konsolowe, bo oczywiście ja pamiętam jeszcze Far Cry'a pierwszą część i w to w ogóle się dobrze grało. Wiesz co, ja pamiętam, to przychodziłem całą na 360, tą trójkę i pamiętam, moja najlepsza taka misyjka to była tam plantacja chyba jakiejś tam kokainy, heroiny, czegoś tam i tam się robiło za dymę. No. I fajnie, bo to, że to była taka pierwsza gra, że miałeś taką interakcję gdzieś tam z rekinami, tam płyniesz, nie? To mi się bardzo podobało. Może dlatego uważam, że jest, wiecie, najlepsza, nie? Primal, tak? Far Cry Primal. Dałem temu szansę i powiem ci, że trochę godzin w to spędziłem, ale ostatecznie skasowałem, nie? Ja powiem ci, że ja mój ostatni Far Cry to jest ten trójka i jakoś nie było mi po drodze... nie, źle mówię, bo nawet gdzieś tam któregoś... razu przy premierze na przykład czwórki, czy może delikatnie po premierze, dorwałem czwórkę, wiesz co, włączyłem i stwierdziłem, że tam grafa jest jeszcze gorsza chyba jak wiesz, to byłem zawiedziony, no nie oczekiwałem jakiegoś tam, wiesz, lepszego wodotrysku. Tak. Może nie, gdzie tam opadły szczęki, ale spodziewałem się czegoś więcej, odpaliłem, zainstalowałem, chwilę pograłem, odinstalowałem, podziękowałem i nigdy do serii już nie wróciłem. Słuchajcie, o, tu jest kąsek. Od Limited Run, Quake 2 na PlayStation 5, wersję cyfrową już dawno posiadałem właśnie na konsoli, przeszedłem na 100%, platyna wbita, bardzo mi się to podoba, tak? Słuchaj, ja bym poprosił tobie, dla potomnych, z folii nie wyciągać, może akurat za lat 30 z tego będzie Lambo. Na pewno. No. Ja nie, tak się śmieję, nie? Bo to wiesz, to są inwestycje, tak? To są inwestycje takie, że wiesz. Niektórzy lokaty. Lokaty bankowe, inwestycje, no ale jednemu matka, drugiemu córka, nie? Słuchajcie, no to jest ogólnie spoko. Ja sam któregoś czasu sobie zakupiłem to drogą cyfrową, tak nie widać. Cyfrówkę na Xboxie Series X. I powiem wam, sobie podpiłem klawiaturę, myszkę i tak łupanko. Też był gdzieś tam na samym początku był problem właśnie z klawiaturą i z myszką, bo jakaś tam zawieszka była z myszką, nie? Że gdzieś tam chwilę się pograło i gdzieś tam ta myszka przestała działać, ale wiem, że zostało to naprawione, bo któregoś tam razu sobie mówię, sprawdzę gdzieś tam kilka miesięcy później i już wszystko zostało naprawione, sobie połupałem i jest mega, nie? Jest fajne. Tutaj na Xbox One'a. Fajne. Jak to się tam... No jakieś tam... Ja nie zawsze, ten ja to mówię, tytuł. Mówię po polsku, angielsku. Divinity Original Sin. Dokładnie. Fajne to jest to, jakieś też to ogrywałem. Pierwsza gdzieś tam taki etap, pierwsza lokacja. Ta woda gdzieś tam przy morzu, jakieś tam te pająki, kraby. No mega, fajnie mi to się podobało. Nie pamiętam, gdzie tam doszedłem, mówię, to było lata temu. Ale gra jest fajna, nie? To samo Deadfire Ultimate Edition, Pillars of Eternity. No to też takie, nie? Właśnie coś typu Dungeon Dragons. Dokładnie. Ja to na przykład takie rzeczy lubię. Więc ja, oczywiście to są gry na zasadzie, jak masz dużo czasu, to warto sobie do tego sięgnąć. To takie właśnie Baldur's Gate'owe, nie? Tak. Także... Widzę, jak któregoś czasu widziałem, że to w cekcie tam parę funtów stoi, nie? Tak. Ale, co muszę wspomnieć, nie wiem, jak powiedzmy w Polsce, wiesz, na polskie realia to wygląda, bo na przykład jeszcze w tamtym roku, pamiętam w cekcie Baldur's Gate, ta kolekcja, jedynka i dwójka, ta wersja, ta odświeżona, czy ten remaster, kosztowała dosłownie tam chyba z 8 funtów. A dzisiaj wchodzicie do ceksa, przynajmniej tego angielskiego, nie wiem jak w polskim, ale dzisiaj wchodzicie na ceksa angielskiego i ta gra... Nieważne, czy tam PS4, czy Xbox One,
To jest za wydatek w granicach 50 funtów, nie? No bo wiesz, skoczyło, bo wyszła ta najnowsza wersja trójka. A sam się o tym tak przekonałem i zdziwiłem, bo któregoś razu przeglądając właśnie gry tutaj w lokalnym cecie, tak wiesz, patrzę, no Baldur's Gate, ja zobaczę, bo tam w sumie ta trójka wyszła, zobaczę, może bym sobie wziął, ale patrzę, ty, tam chyba 48 funtów na Play 4, mhm. Mówię, nie panie, no przecież nie jestem takim aż fanem tej serii, żebym wiesz, no 5 wydało na grę powiedzmy prawie 30-letnią, no wiadomo. Dobra, tutaj taki klasyk, Gothic na Switcha, kiedyś dużo bardziej znany, bardziej na kompową wersję. To polska wersja. Tak, tutaj zamówiłem to z Deutsche zostało to zamówione, ale jest oczywiście polski dubbing, wszystko jest, więc... No to spoko, nie? Około 3 dyszek za to dałem. Jeszcze tego nie odpakowałem, nawet nie wiem co tam znajdziemy, prawdopodobnie tylko kadrycz, nic więcej. Ale ja na PC-cie bardzo mało grałem w Gothica, a chcę się po prostu przełamać i po prostu sobie w to pograć, zagrać. Może jak się uda to przejść, w co wątpię, zobaczymy. Tu podobno też się znajduje dodatek do tego Gothica, z tego co słyszałem, a może i nie. Noc kruka. Nie, no nic nie widzę już nic takiego. No to prawdopodobnie jest to tylko podstawka, nie? No, powiem ci, że no... Dla fana takiego RPG-u, bo to jest chyba tylko wyłącznie gdzieś tam delikatnie podpisowane, ale też gdzieś tam sobie patrzyłem właśnie, bo też chciałem sobie tą wersję zakupić, ale dużo tam osób marudzi, nie? Strasznie, że gdzieś tam coś, co gra jest nie tak, ale słuchajcie, kiedyś jesteście fanami, wiesz, to prawdziwy fan zawsze gdzieś tam sobie kupi, ja wiem sam po sobie, jestem wielkim fanem Mortala 2, Mortal Kombat 2 i mam to w każdej postaci, na każdej konsoli, może nie na każdej, ale prawie każdej i powiem ci, że do tej pory gdzieś tam widzę Mortal Kombat 2, jakiś tam, nie wiem, czy film, czy jakiś plakat, muszę zawinąć, bo to już jest tuż w krwi. To już zostaje, nie? Słuchajcie, Helldivers 2, dałem temu szansę. No i jak? I powiem ci szczerze, że już mam chyba bardzo dużo godzin przegranych, nie? Nabity, wiesz, poziom aktualnie 21 i bardzo dużo godzin po prostu to pograłem. Po prostu, wiecie, to się dzieli, tak? No po prostu czasami wracam o trzeciej skończę pracę, wracam do domu, rundę zrobię, nie? Zanim pójdę spać. Runda trwa z 45 minut, zależy, prawda, z kim tam grasz i tak dalej. Bardzo mi się to podoba, drużynowo, jeszcze jak jesteście, prawda, na mikrofonach, to jest piękna sprawa. Myślałem, że pokażesz, że jesteście na gazie. Na gazie po trzeciej w nocy, nie? No. To powiem wam, super sprawa. Nawet udało mi się właśnie z Punkiem w to zagrać, byliśmy w jednej drużynie. Tak? No też sobie to zakupił. Punku, jeżeli to oglądasz, pozdro ziomuś. Pozdrawiam, nie? No i ostatnie dwie gry, to akurat na 3DO. No właśnie, to co wspominałeś, nie? Ten tak. Demolition Man. Demolition Man. Człowiek Demolka. To jest jakaś, wiecie, ekskluzywna wersja na 3DO. Podobno sceny do tej gry były specjalnie jeszcze raz nagrywane. Mhm. Czyli motion capture. Motion capture, tak. 2.0. tu nawet ten autograf Sylvester Stallone na płycie wykonał, także kolekcjonerska edycja. Tak. Za 8 lat będzie warte 2 biliony kapsli w porężadzie. Tutaj macie właśnie tego. Sylvester Stallone i Simon Phoenix z tego Człowieka Demolka. Simon. Pozdro Simon. Pozdro Simon, słuchaj. No fajna sprawa. No i Gex. Gex właśnie. Ty, powiem ci, że Gex jest fajny. Crystal Dynamics. Nie wiem jaka tam, wiesz, nie wiem jak to jest między tymi wersjami wszystkimi na generację tamtych konsol w tamtym czasie, że w sumie to wyszło na 3DO, wyszło to na Saturna, wyszło to na PS1. Nie wiem czy to na Jaguara wyszło chyba, może to nie wyszło już na Jaguara, ale zawsze mnie ciekawiło, która wersja z tych jest najlepsza, nie? No podobno ten Gex, no to było pierwsze na co wyszło, to na 3DO. Tak, że to jest maskotka w ogóle tego 3DO. Aha, to jest maskotka ich. Że to tylko wyszło na początku na to, tak? Tak. A czekaj, bo tu masz
przodu masz Gexa, z tyłu masz NBA. O co to chodzi? Gex. Tak, ale też zobacz, weź co, odwróć ten. Jest na, to jest wersja nie na sprzedaż, nie? Not for resale. Aha, to jest jakaś... Dlatego była dobra kwota za to, nie? Mhm. A to ile za to dałeś? Aż nie pamiętam, słuchaj. Czyli nie mało. Nie pamiętam. No i tak wracając jeszcze do tego człowieka demolki, tutaj mamy oczywiście manual. Ale pachnie nie nowością, ale piwnicą. Ktoś między workami z ziemniakami to trzymał. No ale słuchaj, no, pomimo zapachu, powiem ci, w stanie to... w stanie jest petarda, nie? No i płyta też, nie? No chłopie. No i to jakiś włos tylko leży. No tam delikatnie jakaś tam ryska, ale to... A ty w ogóle to odpalałeś? Nie. Jeszcze nie. Ciekawe, ale to tak jak sobie patrzyłeś mniej więcej na gdzieś tam na necie czy na YouTubie, to jakaś tak konkretna gra, czy taki zapychacz? Nie, powiem ci tak, że podobają mi się tam te sceny ekstra dograne do gry. Słuchajcie, ekstra sceny były tutaj w tej grze dogrywane na potrzeby gry. Czyli to, co było w filmie, a tu? To jest też różnica, tak? No po prostu, wiesz, zatrudnili go jeszcze raz, po prostu, żeby odwalił trochę roboty. Bo kasa musi się zgadzać. Kasa się musi zgadzać, tam wiecie, posmarowali dobrze. Tam poskakał, wiecie, na ekranie, trochę tam, wiecie, porusza się między prawą a lewą. No i oczywiście głównie mamy etap strzelanki. Też jest etap, że może się bijemy właśnie z tym Simonem Phoenixem. Normalnie jest taki, wiesz, taki Solóweczka, no tak to właśnie wygląda. I potem wracasz znów w ten tryb strzelania. No powiem ci tak, to jest ekskluzyw na to coś, tak, coś typu jak w, powiedzmy, Jaś Kapela i bonus BGC. Dokładnie tak. No dokładnie i po temacie. Takie freak fighty tam się trochę dzieją, ale ogólnie spoko, ekskluzyw na 3DO, warto spróbować. To jest przygodówka, czy to jest, co to jest? Strzelanka. Aha. No wiesz, po prostu masz tam różne, kursorem latasz, tak? Czy taki point and click, taki bardziej na szynach? Tak, coś takiego, właśnie gra na szynach, po jakimś czasie po prostu przechodzisz w tryb w takiej solóweczki i potem wracasz znów do tego, nie? Więc to na tyle, co mi udało się, prawda, zakupić w ostatnim jakimś tam czasie, tak? Więc... No, na moje gdzieś tam skarby wyłowione przez ostatnie tam parę miesięcy, no to już musi chwilę zaczekać. Już dawno gdzieś tam się zbierałem, gdzieś tam sobie na początek nagrałem, ale jakoś, no nie było mi po drodze, niby było spoko, gdzieś tam później sobie to już raz luknęłem. Jakoś no nie bardzo mi to pasiło gdzieś na ten początek i w ogóle, także wideo poszło w trasę. Mówię, jeszcze raz to wszystko zacznę, także... No najlepiej jest po prostu, wiesz, jak coś się już tobie nie podoba, no to wiadomo, że... I najgorsze było to, że jest tego... Wiesz, chciałem to wszystko wrzucić na jeden film, nie? A tego jest tyle, że no... To ja w sezonach chciałoby to powiedzieć. Tak, na szybkiego sobie próbowałem to wszystko wrzucić, no to... Tu gdzieś około to godziny trwało, ale to mówię, to na szybkiego, tak, nie tak jak zawsze sobie gdzieś tam pogadamy, nie, to jest po prostu jeden za drugim pokazany, wiesz, rzecz, gra, jakiś tam sprzęt. No i jakoś mi, nie wiem, no samemu jakoś tak, wiesz, no... Inaczej się spotkać, pogadać, też pośmiać, no. Nie? Wiecie, wy na przykład tego nie widzicie w tym momencie, tak, ale jak my żeśmy rozmawiali teraz o Demolition Man, o Człowiek Demolka, no to trochę się pośmialiśmy, prawda? Ale była komedia. Pozytywnie, no. Nie? No, więc to właśnie, o to właśnie chodzi, nie? Bo jak samemu nagrywasz, no to tak jest różnie, no jest trochę za poważnie wtedy. Dobra. Także słuchajcie, w tym odcinku było na tyle. No i czekajcie na kolejny, gdzie swoje wypociny zaprezentujemy, tak? Dokładnie. Dobra, czyli... Trzymajcie się, do następnego. Na tyle. Siemanko, cześć.